uczestniczyć w uroczystości otwarcia nowego placu zabaw. Placu niezwykle kolorowego, z wieloma atrakcjami, który cieszy wszystkie dzieci naszej szkoły, zarówno te najmłodsze, jak i te starsze. To wielkie wydarzenie dla nas i wielki zaszczyt gościć tylu wspaniałych, mądrych ludzi, którzy kochają dzieci. Ten dzień na pewno przejdzie do historii naszej placówki. Proszę o zabranie głosu dyrektora zespołu szkół w Wiechnicach, panią Cecylię Brodzińską. Witam wszystkich serdecznie. Jest mi niezmiernie miło powitać pana Józefa Rubachę, burmistrza Szprotawy, gospodarza dzisiejszej uroczystości. Witam serdecznie pana Stanisława Tomczyszyna, wicemarszałka województwa lubuskiego. Witam serdecznie pana Klaudiusza Balcerzaka, radnego sejmiku województwa lubuskiego. Witam pana Mirosława Gąsika, przewodniczącego Rady Powiatu Żeleńskiego. Witam pana Andrzeja Skawińskiego, przewodniczącego Rady Miejskiej Szprotawy. Witam pana Władysława Sobczaka, wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Szprotawie. Witam pana Sylwestra Chocholskiego, kierownika Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu w Szprotawie. Witam radnych gminy, panią Beatę Jakowicką, pana Zygmunta Grabowskiego, pana Jerzego Tmarę, pana Macieja Pachurkę i pana Jarosława Zubala. Witam sołtysów. Witam księdza Przemysława Kasprzaka. Witam dyrektorów przedszkoli, kierowników szkół filialnych, nauczycieli i opiekunów. Witam serdecznie przedstawicieli rodziców. Witam również przedstawicieli sponsorów, a najgoręcej witam dzieci z oddziałów przedszkolnych. Proszę o zabranie głosu gospodarza dzisiejszej uroczystości, burmistrza Szprotawy, pana Józefa Rubachę. Widzę, że przygotowane dzieci, tak, super. Witam państwa bardzo serdecznie. Jest mi niezmiernie miło. Pani dyrektor powitała, ale tym bardziej miło i pana marszałka, i pana radnego, kandydatów do różnych funkcji. Szanowni państwo, drogie dzieci, bo to właściwie wasze święto, ale nie byłoby tego waszego święta i tak pięknie przygotowanego placu, nie tylko placu, bo przypomnę, że to 9 oddziałów przedszkolnych zostało wyposażonych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, gdzie Unia Europejska wsparła naszą gminę środkami ponad 740 tysięcy złotych. Te piękne meble, które dzieci już widziały, goście zobaczą, co niektórzy, bo niektórzy już znają, i wyposażenie w sprzęt multimedialny, w różne elektroniczne rzeczy powodują, że to nowoczesne, bo chyba Wiechlice i tereny wiejskie, bo taki program dotyczył z tego poddziałania 911, są naprawdę wzorcem dla innych. No i miałem taki jeden zgrzyt, bo z miasta przyszły panie dyrektorki i mówią: panie burmistrze, ale my byliśmy w tych przedszkolach, siedzą tutaj, no i my takiego sprzętu nie mamy dla naszych dzieci. Ale na terenach wiejskich taki full wypas, tak to się po młodzieżowemu mówi.
ale pomalutku. Daj Boże, żeby programy również były pisane na tereny miasta, to również z nich korzystamy. Dzisiaj oddajemy dla Was, kochane dzieci, i ten plac, i te wyposażenie. Ale ja mam do Was pytanie, bo tak pięknie, żeście nas witały. Czy podoba Wam się to wszystko, co Wam zostało zrobione? Podoba Wam się? Coś słabo Wam się podoba. Jeszcze raz. Słuchajcie, i to jest najważniejsze. Kochani rodzice, to teraz się do Was zwraca Pani Dyrektor, Pani Wychowawczynie. Ten sprzęt, to wyposażenie wymaga pewnej kontroli, bo czym dłużej będzie służyć tym dzieciom, tym dłużej będą mogli z tego korzystać i być zadowolone inne dzieci, które przyjdą. Ja zarówno Panie Wychowawczynie, Panią Dyrektor, jak i wszystkich, którzy mają jakiś wpływ na bezpieczeństwo dzieci, które się będą tam bawiły, bardzo proszę, żebyście o to zadbały. Bo nie w każdym przypadku i nie zawsze się udaje, tak jak w Szprotawie, pozyskać taką kwotę. Nigdy w województwie lubuskim 9 oddziałów nie wyposaży, tylko Szprotawa. Także małe miasto, mała gmina, ale jesteśmy dzięki Wam aktywni. I tak się, myślę, w przyszłości również będzie działo. Wszystkiego dobrego Wam życzę, drogie dzieci, i Państwu również. Wszystkiego. O zabranie głosu proszę Pana Klaudiusza Balcerzaka, radnego sejmiku. Dziękuję bardzo. Damy Balcerzaka, radny sejmiku. Pani Dyrektor, Pani Burmistrzu, Pani Marszałku, Szanowni Goście. Jestem tutaj przedstawicielem Pani Marszałek. W jej imieniu będę dziękował i składał życzenia. Ale najpierw, Panie Gospodarzu, chciałbym podziękować Oli, Julii, Agatce, Karolinie i Amelce za piękne zaproszenie. A teraz, drodzy Państwo, chciałbym... Mili Pani Marszałek, przeczytać list gratulacyjny, który złożę na ręce Pana Burmistrza, Pana Rubaka. W ogóle to jestem szokowany. Tak pięknie wyglądacie. Nie dziwię się, że Pan Burmistrz się szczęśliwy sprowokował Pan Was do takiego silnego głosu, który wydaliście z budowami. Pan Józef Rubacha, Burmistrz Szprotawy. Szanowny Panie Burmistrzu, dziękuję za zaproszenie na uroczyste otwarcie placów zabaw i oddziałów przedszkolnych. W Szkole Podstawowej imienia Karmela Makuszyńskiego w Wiechlicach. Niestety z powodu wcześniej podjętych zobowiązań zawodowych nie mogę uczestniczyć osobiście w tym wydarzeniu. Skuteczne pozyskiwanie i wykorzystanie środków finansowych z Unii Europejskiej należy do priorytetowych zadań Zarządu Województwa Lubuskiego. Cieszę się, że podjęli się Państwo inicjatywy, dzięki której stworzone zostały warunki, które pozwolą najmłodszym poszerzać umiejętności i rozwijać zainteresowania w bezpiecznym otoczeniu. Zabawa przyjaznej dzieciom w szkole z pewnością ułatwi przedszkolakom rozpoczęcie nauki w szkolnych ławach. Wszystkim tym, którzy swoim zaangażowaniem, kreatywnością, dobrą wolą, konsekwentną pracą przyczyni się do tego realizacji projektu, składam gratulacje i wyrazy uznania. Proszę przyjąć również życzenia powodzenia i wytrwałości w realizacji przyszłych zamierzeń oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym z poważaniem Pani Anna Elżbieta Pola. Drodzy Państwo, nie ma większej przyszłości jak dzieci i nasza młodzież. Także bardzo się cieszę, że mogłem w imieniu Pani Pola powiedzieć tutaj kilka słów i serdecznie gratuluję wszystkim i gospodarzom, a Wam życzę uśmiechu, radości,
No i żebyście doskonale wykorzystali to, co dla was zostało stworzone. Dziękuję. Wicemarszałka Województwa Lubuskiego. Trochę słaby głos, za który przepraszam, ale okres przeziębienia zaczyna tutaj panować. Szanowna pani dyrektor, drogie dzieci, drodzy nauczyciele, wychowawcy, dyrektorzy szkół, radni miasta i gminy Szprotawa na czele z panem przewodniczącym, panie przewodniczący Rady Powiatu, panie radny Klaudiuszu, mój kolego tutaj z sejmiku województwa lubuskiego, szanowni goście, sołtysi, zaproszeni goście. To przede wszystkim dzisiaj święto dla tych młodych ludzi, dla tych, którzy tutaj są za mną, ale również na pewno z tego placu zabaw będą korzystali nieco starsi. To jest ważne wydarzenie i jak pan burmistrz podkreślił, to wydarzenie dotyczy wielu oddziałów przedszkolnych na terenie gminy Szprotawa. Kapitał ludzki, Europejski Fundusz Społeczny, to jak sama nazwa wskazuje, to są pieniądze Unii Europejskiej, które inwestujemy w człowieka, począwszy od tego malucha, juniora, poprzez seniora. Też i również dla ludzi, którzy są często ludźmi niepełnosprawnymi. Zakład Aktywizacji Zawodowej niedawno rozpoczął również działalność tutaj w Szprotawie. A więc nie tylko pieniądze, w to środki trwałe, ale również człowieka, podnoszenie jego kwalifikacji, jego możliwości dalszego uczenia się. To są wszystko rzeczy, które też będą w nowym okresie programowania 2014-2020 również tutaj dostępne dla społeczności ziemi lubuskiej. Mam nadzieję, bo również będzie tu duży nacisk na przedszkola, a więc również na poszerzenie oferty dla tych przedszkoli, nie tylko place zabaw, ale i nauka języków obcych, rehabilitacja, różnego rodzaju rzeczy, które są potrzebne po to, żeby rosło nam zdrowe, młode, dobrze wykształcone pokolenie. I bardzo dziękuję wszystkim państwu, urzędowi miasta na czele z panem burmistrzem, ale również radnym poprzedniej kadencji, tej kadencji, żeby pamiętali też o nowym pokoleniu. Bo my powoli lata lecą, no, wychodzimy z pewnego okresu, jeszcze pracujemy, staramy się coś zrobić, żeby później myśleć w tym okresie senioralnym, bo też jest tydzień seniora, gdzie podkreślamy znaczenie tych ludzi, którzy też przecież pracowali na rzecz tego, żeby dzisiejsi rodzice i wnukowie również mogli tutaj być wśród nas, cieszyć się tym właśnie dzisiaj oddanymi obiektami. Ja myślę, że będziecie na pewno mile z tego korzystać, a ponieważ tutaj liczymy dzisiaj na sukces polskiej reprezentacji, to z panem przewodniczącym przywieźliśmy również piłki dla was, żebyście później wy, jako reprezentanci Polski w różnych dyscyplinach, mogli tutaj również godnie reprezentować waszą szkołę, ale również gminę i nasz kraj na arenie międzynarodowej. Grajcie, bądźcie zdrowi. Przewodniczącego Rady Miejskiej w Szprotawie. Panie Dyrektor, szanowni nauczyciele, wychowawcy, rodzice, drodzy uczniowie. Na co dzień pracuję z dużo starszą młodzieżą i dlatego, kiedy jestem w takich obiektach jak ten, to atmosfera i klimat skłaniają mnie raczej do refleksji i wspomnień do czasu, kiedy sam chodziłem do takiej szkoły. Muszę państwu powiedzieć, że jeżeli porównamy te place zabaw, które właśnie dzisiaj się tworzy i które za chwilę będziemy otwierać w tej szkole,
z tym, co ja pamiętam ze swoich lat szkolnych, poczynając od tego, że przede wszystkim przy szkołach placu zabaw jako takich nie było, właściwie one były gdzieś tam w innych miejscach, to myślę, że te dzieci tak jak nie mogą uwierzyć dzisiaj, kiedy im się mówi, że czekolada była na kartki albo że, nie wiem, że pomarańcze raz w roku, tak samo nie uwierzyłyby, że to, co tam wtedy nazywane było placem zabaw, rzeczywiście tym placem zabaw było. Dzisiejsze obiekty, to co w szkoły są wyposażane, to jest naprawdę zupełnie inny świat i z tego się bardzo cieszymy. Cieszymy się z tego, że dzieci będą mogły w sposób bezpieczny korzystać z tych obiektów i na pewno będą się przez to lepiej czuły w szkole, nie będą traktowały jej jako przymusu, ale jako przyjemność. Na ścianie macie bardzo fajne hasło, Ruch i zabawa to wspaniała sprawa. Tutaj z księdzem wymieniliśmy swoje uwagi na temat tego, że jest to hasło, które właściwie wszędzie mogłoby wisieć, w całej naszej gminie, zarówno w przedszkolu, jak i w szkole, jak i w klubie seniora. Dlatego, że wszyscy, niezależnie od wieku, powinniśmy korzystać z ruchu, zabawy. Jest to coś, co człowiekowi jest nieodzowne i niezbędne. Dlatego w imieniu całej Rady Miejskiej wyrażam zadowolenie, aprobatę dla działań szkoły, działań burmistrza, ale również nas jako radnych, że właśnie zmierzające do tego, że nasze placówki, nasze szkoły mają coraz więcej takich obiektów, jak te, które właśnie wy zostaliście zaopatrzeni. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z zaproszonych gości chciałby zabrać jeszcze głos? Pan Mirosław Gąsi chciałby zabrać głos? Przewodniczący Rady Powiatu Żegańskiego. Zapraszamy. Szanowni goście, z panem marszałkiem na czele, szanowni gospodarze, z panem burmistrzem na czele, żony, dzieci, proszę państwa. Dzisiejsza uroczystość dla mnie jest podwójnie radosna i podwójnie uroczysta z tego powodu, że po pierwsze te urządzenia, ten plac zabaw jest oddawany na terenach wiejskich. Przez wiele lat te tereny były zaniedbywane, niedoceniane, także musimy się cieszyć z tego dwójnasu. A druga sprawa to dlatego, ponieważ ten plac zabaw znajduje się w mojej rodzinnej wiosce. Tutaj mieszkam, działam, pracuję, także tym bardziej się cieszę. Panie burmistrzu, gratuluję tego przedsięwzięcia. Pani dyrektor, również proszę o korzystanie z tego w sposób jak najbardziej użyteczny. Jeszcze nie było okazji, bo pani dyrektor, nowa, stara, nowa dlatego, bo objęła funkcję, a stara dlatego, ponieważ wszyscy ją znamy, to jest pani wicedyrektor, wieloletnią funkcję dopełniła. Pani dyrektor, przy tej okazji życzę pani wszystkiego najlepszego, samych sukcesów. A wam, drogie dzieci, życzę, żeby te nowe sprzęty służyły wam przez wiele, wiele lat. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy ktoś z państwa chciałby jeszcze zabrać głos? Dziękujemy. Zapraszamy państwa do obejrzenia krótkiej prezentacji przedstawiającej wszystkie place zabaw należące do zespołu szkół w Wiernicach. Prezentację komentować będzie pani Cecylia Brodzińska, dyrektor zespołu szkół w Wiernicach.